Witajcie na naszym kanale Test & Drive. Rozmawialiśmy już o tym, co jeździ, co lata, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co pływa na wodzie. Jest z nami pan Tomasz Landowski, jesteśmy na modelu 510 Sky. Pan opowie nam kilka słów na temat tego jachtu. Witam państwa. Tak jak pani powiedziała, model 510 Sky jest to średniej klasy jednostka, mam na myśli tu wielkość. Jest to 50 stóp, czyli około 15 metrów. Jacht składa się z trzech kabin, z dwóch łazienek, z części salonowej. W dużym salonie mamy na wstępie kambuz, czyli można powiedzieć kuchnię po cywilnemu. W kambuzie znajduje się zmywarka, płyta indukcyjna, piekarnik z funkcją mikrofalówki oraz gotowania na parze, dodatkowa lodówka, jak również cechą charakterystyczną tego modelu jest, tak jak wspomniałem, otwierane balkony. Otwierane balkony powodują, że mamy dodatkową przestrzeń w kokpicie, która nam daje duże miejsce do wypoczynku, do przebywania na przykład na jakimś kotwicowisku, bądź na przestrzeni takiej, gdzie można zakotwiczyć i bawić się z dziećmi, z skuterami, pontonami i tak dalej. Mamy bar, który naprawdę daje dużo możliwości do tego odpoczynku po pracy, jak się wyrażę. Cechą charakterystyczną tych modeli z balkonami jest to, że burty się otwierają na boki. W tym momencie mamy burtę otwartą, która daje nam ponad metr szerokości i parę metrów ratowych więcej przestrzeni. W razie niepogody zwijamy to wszystko, zamykamy i jacht wygląda jak klasyczny jacht bez żadnych otwieranych burt. Czy z taką otwieraną burtą można płynąć? I tak i nie. Przepisy na to nie pozwalają. Technicznie jest to oczywiście możliwe. Można pływać z burtą otwartą, oczywiście jakąś pewną prędkością i wszystko zależy od warunków pogodowych. Jeżeli będzie duża fala, to ta fala może uderzać w te burty, tak. Więc to jest niewskazane. Tak samo w marinie to zabiera dużo miejsca. Nie każda marina się godzi, żeby używać burt otwieranych. Natomiast w ramach pokazowych tutaj w czasie targów możemy to zrobić. Przeważnie to się otwiera i korzysta z tej opcji na kotwicowisku bądź gdzieś przy miejscach plażowych, wokół jakichś wysp, wokół portów. Tak najczęściej te miejsca są wykorzystywane. Z części kuchennej, czyli z tak zwanego kambuza, przechodzimy płynnie do salonu. To jest ta część mieszkalna, w której się spędza bardzo dużo czasu, miejsce spotkań. Obszerny salon z dużym stołem, który w opcji pełni funkcję spania. Tu mogą spać dwie osoby. Ten stół się obniża, tu jest materac na nim w tym momencie położony, czyli w sumie 8 osób może spać wygodnie na tej łodzi. Wysuwany telewizor na prawie burcie, 400-calowy, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. W tym momencie mamy sofę, siedzimy przodem do reszty gości, natomiast możemy w bardzo prosty sposób przekształcić tą sofę w miejsce do sterowania. W tym momencie sternik plus drugi co-pilot mogą swobodnie tutaj operować całym jachtem. To jest 12-trówka, inaczej kokpit. Widzimy tutaj manetki z prawej strony, którymi sterujemy silnikami. Silniki są dwa, Volvo Penta, 725 koni każdy. Mamy dwa 12-calowe chartplotery, filmy Rheinmarine, na których są wszystkie podstawowe informacje, nie tylko silnikowe, ale również mapy cyfrowe, informacje o zbiornikach paliwa, wody, ścieków. Te wszystkie informacje są potrzebne tutaj do operowania i do życia na jachcie. Mamy też dwa stery strumieniowe, czyli pędniki, które pomagają nam w sterowaniu jachtem w momencie manewrowania w porcie. Mamy też tutaj opcjonalnie Seakeepera. Jest to system, który występuje na bardzo dużych jednostkach. Jest to drogi system, natomiast daje bardzo dużo komfortu. Mówiąc krótko, stabilizuje jacht na fali. Jacht się po prostu nie będzie ruszał. Gdybyśmy go włączyli, to nie będzie odczuwane te bujanie, które teraz czujemy. Po prostu łódka będzie stała jak murowana. To jest do kilku stopni w skali Beauforta, odczuwalne na zero. Przy wyższej fali oczywiście jest to ograniczona redukcja, ale ciągle odczuwalna. Dodatkowe wyświetlacze autopilot, dodatkowe wyświetlacze głębokości, plus całe sterowanie na przykład szyberdachem. Mamy tu szyberdach na tej łodzi, mamy otwierane okna. Co klient sobie zażyczy, możemy zainstalować w ramach oczywiście dostępnych opcji. Znajdujemy się w kabinie master, tak zwanej armatorskiej, czyli najważniejszej kabinie na każdym jachcie, kabinie właściciela. Jak Państwo widzicie, kabiny właściciela są przeważnie usytuowane w centrum jachtu, po to, żeby niwelować bujanie na fali. Czyli tu jest najmniej odczuwalne bujanie. Czyli tutaj najbardziej komfortowo, żeby spać i przebywać. Za nami jest ściana maszynowni,
Duże łóżko, 1,60 m na 2 metry, ciąg szafek, widok piękny przez duże okna na marinę w tym momencie. Tu jest sofa w standardzie, opcjonalnie może być toaletka z lustrem, miejsce do pracy przy komputerze. Tu jest łazienka armatorska z oddzielnym dużym prysznicem. Może wspomnę, bo nie każdy o tym wie, że na jachtach tej klasy jest ciepła, zimna woda, słodka woda, spłukiwanie toalet jest słodką wodą, mamy klimatyzację do wyboru, jest ogrzewanie. Warunki przebywania są jak w domu. Tu nie ma wilgoci, tu nie ma tego dyskomfortu, który gdzieś tam czasami gdzieś na Mazurach, na starych jachtach możemy poczuć. Tu jest naprawdę komfortowo i z klasą. Na jachcie też jest generator, więc jesteśmy niezależni od źródła prądu. Tu jest sypialnia tak zwana VIP, czyli gościnna, VIP-owska. Co jest tutaj charakterystyczne, nie tylko na tym jachcie, a na różnych innych galeonach, że staramy się robić łazienkę jedną łazienką taką dzienną, ale w specyficznych warunkach ona może pełnić rolę łazienki prywatnej do kabiny gościnnej, czyli mamy wejście z dwóch stron. Mamy jeszcze trzecią kabinę. To jest kabina, którą właśnie przeważnie, tak powiedział, dzieci wykorzystują i bardzo chętnie tutaj spędzają czas. To jest takie rozwiązanie kojowe, jak z jachtów żeglowych, jeden na drugim. Możemy jeszcze na górny pokład pójść, zobaczyć, bo ta łódka ma górny pokład jeszcze. 510 jest łódką tak zwaną Sky, czyli mamy górny pokład, natomiast jest on w pewien sposób ograniczony swoją przestrzenią i też designem. Łódki Sky się tym charakteryzują, że górne stanowisko jest bardziej sportowe, przestrzeń, która się znajduje na górnym pokładzie, jest mniejsza i nie rzuca tak się w oczy, patrząc z zewnątrz na łódkę. Łódka typu Fly ma dużą przestrzeń, wyższe fotele, są bary, jest bimini postawione na jachcie, natomiast ta łódka ma to do siebie, że możemy w pewien sposób zamknąć ją i mamy ciągle zachowaną łódkę o charakterze sportowym. Czyli ten górny pokład nie będzie widoczny. Jeżeli pani spojrzy na rufę, mamy tam dużą markizę, która po wyjściu na dolny kokpit możemy bardzo szybko zamknąć za jednym pociągnięciem guzika. Po prostu zamykamy tą markizę i cała przestrzeń łącznie z tymi materacami, które tutaj są widoczne, zostaje na jachcie, a są zabezpieczone przed niepogodą, przed mewami itd. Oczywiście trzeba opuścić oparcia, możemy obniżyć konsolę. Jest to niezbędne, żeby ta przestrzeń została zamknięta. W tym miejscu nagrałam dla Was kilkuminutowy wywiad z Pauliną Marwińską, która opowiada m.in. o tym, jakie są możliwości zatrudnienia przy budowie tak pięknych jachtów. Tę rozmowę znajdziecie na moim drugim kanale Idea dla Ciebie. Link w opisie. A subskrybując, przyczyniasz się do rozwoju tego kanału, za co z góry dziękuję. Do zobaczenia.